rozpoczął się proces o zadośćuczynienie za krzywdy wyrządzone przez system totalitarny rodzinie Józefa Kurasia Ognia. Syn żołnierza wyklętego Zbigniew Kuraś domaga się 1 milion złotych. Sąd wyłączył jawność przebiegu procesu. Odszkodowania za krzywdy wyrządzone rodzinie przez system totalitarny domaga się od państwa polskiego syn major Józefa Kurasia Ognia. Proces w tej. Proces ruszył przed Sądem Okręgowym w Nowym Sączu. Po wejściu na salę rozpraw Zbigniew Kuraś, syn z drugiego małżeństwa żołnierza, powiedział, że pragnie podziękować wszystkim osobom, które nigdy nie zwątpiły w mojego ojca Józefa Kurasia, które nigdy nie uległy paskudnej komunistycznej propagandzie. Wierzę w to, że zbliża się czas rozliczenia z historią, czas ukazania prawdy o Ogniu i jego ludziach. Wierzę, że nadejdzie dzień, w którym stanę oko w oko z moim tatą i powiem mu, nigdy w ciebie nie zwątpiłem, ale też nie ustałem w walce o twoje dobre imię, powiedział syn żołnierza wyklętego. Sąd wyłączył jawność przebiegu całej rozprawy. Zamordowali żonę, synka i ojca Kurasia. Józef Kuraś urodził się 23 października 1915 roentgen. W Waksmundzie koło Nowego Targu, w góralskiej rodzinie. Podczas kampanii wrześniowej w 1939 roku roentgen. Walczył jako podoficer Wojska Polskiego przeciw jednostkom niemieckim i słowackim. Później został żołnierzem organizacji Orła Białego i ZWZ. W 1941 roku roentgen. Związał się z regionalną organizacją o nazwie Konfederacja Tatrzańska.